witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj z okazji Świąt Bożego Narodzenia jedziemy sobie do stanu Missouri. A więc sprawa wygląda tak. Moi host rodzice mają 3 dorosłe córki i każda z nich wyjeżdża do rodziny swojego męża. Także my w sumie zostaliśmy sami, więc postanowiliśmy wyjechać sobie do stanu Missouri, gdzie moi host rodzice mają jakichś swoich znajomych. Tam przenocujemy 2 noce. Przy okazji zwiedzimy stan Missouri, zwiedzimy jakąś tam jaskinię. Nie jestem jeszcze pewien, czy tam na pewno pojedziemy, ale będzie jaskinia. Oraz pojedziemy do wielkiego parku rozrywki Silver Dollar City. Jest to taki całkiem niezły, całkiem duży park rozrywki. Muszę przyznać, z tego co widziałem zdjęcia w internecie. Także to chyba tyle. Ruszamy. Well, last night I told you when you got out of bed, I said you're gonna leave me for dead. You said it's all in my head. I've been waiting, you've been selling me for something like 30 pounds an ounce. No i uwaga, uwaga, właśnie przekraczamy granicę ze stanem Missouri. W ogóle, co zauważyłem, to ta śmieszna rzecz, którą zazwyczaj widzimy w filmach czy gdzieś, że oni strzelają do własnych znaków. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale po prostu wszędzie, gdzie jest znak granicy ze Stanami, strzelają do własnych znaków. Znaczy, to widać, że z wiatrówki, ale no, ktoś się musiał napracować, żeby tyle razy wystrzelić. No dobra, także przekraczamy granicę i jedziemy! The cat's in the cupboard, drinking all my gin. Rats in the alley, selling dirty sins. Now I'm in the basement with a needle and a mule. Hidden in a haystack, I propped up with a broke back. Railroad cars, parking meters, cash machines, losing leaders, cups of gold. Crack jack browsers, things in store before my eyes. It's before my eyes. It's a smooth operation that I have no doubt. No i dojechaliśmy do naszego punktu docelowego, Branson, Missouri. Powiem wam, że to miejsce wygląda niesamowicie. Widzieliście przed chwilą, kurde, trochę czuję się tu jak w jakimś takim mini Las Vegas. Są same jakieś kasyna, restauracje, miejsca do koncertów, imprez i tak dalej. Zresztą widzieliście te dekoracje, widzieliście Titanica. Jeszcze tam dalej widziałem normalnie ogromnego King Konga siedzącego na czubku wieżowca. Nie no, wygląda to świetnie, po prostu typowa miejscowość turystyczna, pełna jakichś rollercoasterów, koło młyńskie. No i oczywiście wielki park rozrywki, do którego pojedziemy jutro. Natomiast dzisiaj rejestrujemy się w tym hotelu i jedziemy do teatru na taki wielki spektakl świąteczny. Zapewne nie będę mógł tam nagrywać, no bo zazwyczaj sztuki nie można nagrywać w teatrze. W każdym razie, no spróbuję wam coś tam pokazać. Jeśli nie, to przeniesiemy się do momentu, kiedy będę po teatrze. Nie wiem, za chwilę się okaże. No i zobaczyliśmy tego ogromnego kurczaka, więc stwierdziliśmy, że to jest idealne miejsce, żeby zjeść. Wchodzi się tam, wchodząc mu między nogi. Nie no, po prostu to miejsce jest genialne. Widzieliście ten Hollywood something? To było... Czy ja właśnie powiedziałem... Boże, ja normalnie zaczynam mówić po angielsku, nawet nieświadomie. Chciałem powiedzieć to Hollywood coś, ja powiedziałem Hollywood something. Po prostu ja... nie wiem. No i dojechaliśmy do naszego teatru. Jak się okazuje, jest to dokładnie ten sam budynek, który widzieliśmy przed chwilą z tej kurczakowej restauracji z okna. Także no, wchodzimy do środka i zaraz się okaże, czy będę mógł tam nagrywać, czy nie. A oto co zamierzamy tu zobaczyć, czyli przedstawienie o nazwie Miracle of Christmas.
świąteczny cud. Wow, teatr jest po prostu ogromny. Wow, no muszę powiedzieć, że show było niesamowite. Niestety nie mogłem nagrywać teraz, poczekaliśmy trochę dłużej, jak wszyscy wyjdą i proszę, odsłoniła nam się scena i możemy zobaczyć kulisy, bo właśnie chmura tam za mną jedzie. Także było to wszystko ogromne, latały nad nami anioły i tak dalej, także no coś niesamowitego. Całe show było zrobione z typowym amerykańskim rozmachem. Brały w nim udział zwierzęta, takie jak nie dość, że wielbłądy, to jeszcze konie, owce, kozy, co tam jeszcze było, osły, lama nawet jedna była, także po prostu pełno zwierząt brało w tym udział. Królowie jak wjeżdżali, oczywiście wjeżdżali na koniach. To był częściowo musical, częściowo normalna, znaczy no musical to jest częściowo śpiewanie i częściowo gra. Także wyglądało to niesamowicie. Scena była nie tylko z przodu, ale również po bokach. Oczywiście, no jak widzieliście, teatr jest ogromny. Także to wszystko robiło całkiem świetne wrażenie. No niestety nie mogłem wam niczego pokazać, ale jestem pewien, że jeżeli wpiszecie na YouTubie... jak to się nazywało? Christmas Miracle? Chyba tak, wcześniej wam powiedziałem, jak to się nazywało. Christmas Miracle Branson. Czyli miejscowość tutaj, myślę, że znajdziecie i zobaczycie, jak coś takiego wygląda. No było to całkiem niezłe przeżycie, naprawdę. Chociaż jeśli chodzi o musicale, to wciąż moim faworytem jest Mamma Mia w Teatrze Roma. To jest nie do pobicia. No dobra, także teraz ruszamy z powrotem do hotelu. No i witam serdecznie w drugim dniu naszej wycieczki. Wstaliśmy całkiem rano. Niestety pogoda nam dzisiaj niezbyt dopisała, chociaż przynajmniej deszcz nie pada. No i jak na 23 grudnia to i tak jest dosyć ciepło. No tak, typowa Oklahoma. Także dzisiaj jedziemy do parku rozrywki Silver Dollar City. Jest to jeden z największych parków rozrywki tutaj chyba w stanie Missouri, z tego co kojarzę, jeśli w ogóle nie największy. Biorę moją nową kamerkę GoPro, postaram się ją przemycić na każdą jazdę rollercoasterem i wszystko ponagrywać. Także ruszajmy w drogę. No i witamy w parku Silver Dollar City. Za mną stoi ogromna choinka i w sumie niewiele tu widać, bo ten park różni się całkiem dużo od innych parków rozrywki, w których byłem. Otóż nie jest to zwykła płaska powierzchnia i pełno rollercoasterów wokół i wszystko na kolorowo. Tutaj mamy, jak widzieliście, logo parku, to jest siekiera wbita w drewno. Wszystko jest położone w lesie i w górach, także niektóre rollercoastery są niżej, niektóre są wyżej, niektóre przechodzą przez gęste lasy. Także tak naprawdę wszystko, co widać dookoła, to same lasy. Ale no dobra, idziemy znaleźć jakiś pierwszy, całkiem dobry rollercoaster i się zaraz przejedziemy. No i jestem już na pierwszym rollercoasterze. Jak widać jest drewniany, a ja siedzę na pierwszym siedzeniu. A mamy tutaj takiego ślimaka dookoła. No ciekawie to wygląda, nie powiem. No i mamy kolejny tunel. Ten rollercoaster wygląda na strasznie starego. Zobaczcie na te deski. Wszystko jest kompletnie zardzewiałe. No, przyspieszamy i chyba teraz będziemy jechali tu i w dół. Także hop siup. No i koniec. Ogólnie jak już zdążyliście zobaczyć, nie tylko te wszystkie domy tutaj dookoła są stare, ale również rollercoastery są całkiem stare. W tym roku na wiosnę otwiera się nowy rollercoaster, który będzie naprawdę dobry. No reszta, które tutaj są, nie wiem jeszcze jak świetne, jak fajne one są, także zaraz się okaże. Ogólnie podoba mi się strasznie ten styl taki, wszystko jest, wiecie, takie wiejskie, takie typowo amerykańskie, typowo jak w stanie Missouri. Stan Missouri to jest taka wiocha, w sumie tak samo jak Oklahoma, z tym, że Oklahoma jest taką wiochą, która próbuje być miastem, a Missouri jest taką wiochą, która jest dumna z bycia wiochą, także no. Oh,
Dobra, jako że zaczęło lać i żadne rollercoastery nie będą otwarte, to idziemy teraz zwiedzić ogromną jaskinię. I tak naprawdę to od tej jaskini wszystko się tutaj zaczęło. To do jaskini zaczęli przyjeżdżać turyści, a później na tej jaskini, na wejściu do tej jaskini zbudowano cały ten park rozrywki, żeby przyciągnąć jeszcze więcej turystów. No i to by było na tyle, jak widzicie, już się powoli robi ciemno, a deszcz wciąż leje. No niezbyt dobry dzień wybraliśmy sobie na zwiedzanie, znaczy na zabawę w parku rozrywki. W każdym razie, no rollercoastery i tak są zamknięte, kiedy pada, więc się nimi nie przejadę, ale no tak naprawdę nie ma tu jakichś takich super ekstra rollercoasterów, jak chociażby, nie wiem, w jakimś parku Six Flags w New Jersey, tak jak byłem w Nowym Jorku 3 lata temu, 2 lata temu. Także, no tak, przejechałem się jednym i myślę, że i tak było to dosyć ekscytujące. Szczególnie, że był stary i wyglądał, jakby miał się zaraz rozpaść. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Wracamy do hotelu i jutro, no to się przenosimy. Do jutra. Hop, siup. No i mamy kolejny dzień. Ten deszcz, który wczoraj padał w nocy, jak widać, zamienił się w śnieg. W sumie nie dużo tego śniegu, ale trochę go mamy. Ogółem miejscowość Branson nazwałbym czymś w stylu wiejskiego Las Vegas. Po prostu wygląda to dosłownie tak jak Las Vegas, czyli mamy jedną główną ulicę i dookoła tej ulicy, znaczy wzdłuż tej ulicy są przeróżne właśnie tego typu atrakcje jak to. Wszelkiego rodzaju kasyna, restauracje, bary, jakieś imprezy, dyskoteki. Z tym, że tak jak do Las Vegas przyjeżdżają wszystkie jakieś największe gwiazdy, nie wiem, muzyki pop czy coś takiego, to tu przyjeżdżają największe gwiazdy muzyki country. To jest po prostu typowa taka wiejskie Las Vegas, gdzie są wszędzie tylko i wyłącznie koncerty muzyki country. Wszystko jest takie wiejskie, redneckowe, jeśli znacie to określenie. Redneck to jest taki typowy mieszkaniec amerykańskiej wsi, wiecie, w jeansach, kapeluszu i pasiastej koszuli jeżdżący pick-upem, coś w tym stylu. To jest po prostu stolica wszystkich redneków. No dobra, także to by było na tyle. Branson zwiedziliśmy, wracamy do Oklahomy. Słuchajcie, jechaliśmy drogą i nagle zauważyłem ten widoczek, który od razu mi się skojarzył z ogromnym mostem, który widzieliście w stanie Waszyngton. Oczywiście ten jest jakiś dziesięciokrotnie mniejszy, ale jednak jest to fajny jakiś mostek kolejowy. I widać, że tutaj mamy opuszczone tory kolejowe, bo tam zaraz przy drodze się one kończą. Urywają się. Tu mamy piękny znak Danger, Keep Off Bridge. No nieźle to wygląda. Taki sam mostek jak właśnie tam, czyli idziesz sobie, a między nogami widzisz przepaść. W tym przypadku mamy trochę śniegu, więc może być ślisko. No ale tak, nie będę nawet wchodził dalej, bo nie ma po co. Ale wygląda to tak. Tam mamy drugi taki sam mostek. Piękny strumień sobie tutaj płynie. Kurde, jaka czysta woda. No i tory kolejowe. Tutaj mam jakieś podesty, wygląda na to, że kiedyś tu była stacja albo coś w tym stylu i zakończenie torów. Dobra, wracam do samochodu. No to taka mała eksploracja była. Jedziemy dalej. We'll be right back.
genialne miasteczko, w którym się właśnie znaleźliśmy, nazywa się Eureka Springs. Taki sam początek jak Eureka, w której byliśmy w Kalifornii, z tym, że to jest Eureka Springs. I jak widzicie, wszystkie te budynki wyglądają bardzo staro. Całe to miasteczko zostało wybudowane w latach mniej więcej 1880-1890. Czyli wszystkie te budynki mają ponad 100 lat i te właśnie tory, które widzieliśmy na początku, to były tory, które prowadzą właśnie przez to miasteczko i łączą kilka innych miasteczek położonych tutaj w tych górach. Cała ta miejscowość położona jest w takiej dolinie otoczonej skałami. Także tutaj widzimy dookoła domy położone na skałach, a wszystko to leży w jednej dolince, a przez środek wiedzie jedna ulica. Ale miasteczko naprawdę urokliwe. Zazwyczaj w Stanach widzimy ogromne, szerokie ulice. Wszystko jest przystosowane do wiele większej ilości osób, do większej ilości mieszkańców. Jednak tutaj to wszystko jest małe, wąziutkie, tak jak stare miasteczka w Europie. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo malownicze miejsce. Gdyby była o wiele ładniejsza pogoda, to wyglądałoby to jeszcze ciekawiej. For you. Hello? What's it? It's for you. No i po długiej podróży dojechaliśmy wreszcie do domu, do Tulsy, do naszej kochanej Oklahomy. No dobra, jeśli zauważyliście jakąś dziwną zmianę, coś wam nie pasuje, to macie mnie. Otóż nagrywam to 3 tygodnie po tym, jak wróciliśmy, bo po tym, jak wróciliśmy z tej podróży, byłem już tak zmęczony, że nie chciałem się nagrywać końcówki, także no wyobraźcie sobie, że to jest końcówka naszej podróży. I możecie zauważyć, że w międzyczasie sobie dready zrobiłem z powrotem je dorobiłem, więc już nie są takie rozwalone. No dobra, także kończę ten odcinek. Zapraszam was oczywiście tradycyjnie na mojego Snapchata, na którym zawsze każdemu odpisuję. Bardzo lubię pisać z ludźmi, także tu pojawia się teraz Snapcode. Możecie mnie dodawać na Snapchacie, możecie mnie również obserwować na Instagramie, na którego wrzucam ciągle jakieś fotki. No i słuchajcie, kolejna moja duża podróż się szykuje już w marcu. Do marca no jeszcze trochę czasu zostało. Planuję nagrać jeszcze jakieś odcinki tutaj ogólnie mówiące o tym, jak mi się tutaj żyje, bo dawno tak po prostu wam się, nie wiem, nie zwierzałem z mojego życia tutaj w Stanach. Głównie cały czas gdzieś jeździmy. Także na pewno pojawi się jakiś odcinek taki bardziej dla tych, którzy są zainteresowani moim życiem w Stanach. No i to było na tyle. Także żegnam was serdecznie i do zobaczenia wkrótce.